Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Customu do Tomb Raiderka, Biohazard, jest ze mną Deseo. Hejka. Nie było nas tu długo, ale wy nie czujecie. Nie czujecie. Bardzo ale długo bym my nawet nie pamiętamy, powiedziała. Co tam się działo. No. Wiem, że tutaj coś leży chyba na tym nagrobku, tak? Jeszcze tam nie wlazłam. Weź mi przypomnij, jak to się sejwowało. F5? Tak. No, ale musisz to robić, pamiętaj. Wiem, pamiętam, bo to loadowanie mam z pupy. Coś tu leży w ogóle, wzięła. Jakaś laska tutaj leży. Staw to jest, no laska. Laska. Aha. I mamy trzy te klucze? Tak. Tak. Mamy sekrety. Trzy, faktycznie. To co, idziemy tam do przodu, no tak? Idziemy, no co? Odpalam ale Boże, parę. Ale fajnie, wróci do tej gry, kurde. No o, co tu leży? Puszki. Aha, apteczka. Bo tutaj te apteczki. Muszę zobaczyć, ile ja mam tego wszystkiego. Ja mogę pozwolić sobie na używanie? No ja flary. A jak to właśnie z flarami było? Bo ja teraz... 80 mam, flar? Boże. Uh-huh. 54. Aha, te sekrety jeszcze, jak to było? 3 na level, tak? 3 na level, a w ogóle jak to teraz wygląda? Bo myślę, 3, 6, 9, 12, mamy wszystkie niby. Aha, no to może. Chyba, że to... Ja nie wiem, jak to teraz liczy. O, to są naboje? Naboje są. Mhm. No patrz, nie może mi wyskoczyć przez to, co za... Co ona robi? Dobra. W ogóle, aha, bo my jesteśmy... W kościelu, tak? Cały czas jakiś tam czymś. No takim, zamku, takim tak? Tym zamku, tak, bo myśmy do tego zamku mieli. Słyszę coś. Mam 8 klatek. Ale nawet ja mam teraz spadek. No, ale to ja mam tak na grubo i chyba trzeba będzie to renderowanie wyłączyć. To zrób sobie. Czekaj, jak jeszcze, bo coś mi tu wyskoczyło. No myślę, że tak nie da rady oglądać tego. Dobrze, to zaraz wracamy. Słuchajcie, no u mnie niestety to, że wyłączyłam renderowanie, to i tak rżni, także to się po prostu nie da ale opisać. Ale co to jest takiego? Nie wiem, ja mam 10 FPS, 9. Masakra. Ja też mam, No może nie pokaz slajdów, ale też. No ja taki trochę pokaz slajdów mam. Dobra, tu są świeczki za nami, więc trzeba zapisać. Jakie świeczki? Tak każą. To jest jakaś brama tam. No bo maszyna do pisania tam jest kilka tam bram w ogóle, wiesz? A mi się kojarzy to drzewo z jakąś częścią Tyry w ogóle, jakiś Underworld może? Tutaj też są bramy. A ty na dół poszłaś? Nie, u góry patrzę. Jest tak, na lewo od drzewa i na prawo jest brama, a na wprost to ja widzę jedną bramę, drugą bramę, nie wiem ile tam jest tych bram. Ale tam jest jakiś przycisk, nie? No właśnie widziałam, tak. To schodzę na dół. Aha, i tu jest w ogóle jakaś... Tu jest jakaś dźwignia? Po lewej? Kurczę, a nie da się rozkoczyć do tej drabiny? A jak, słuchaj, jak skakuje... Ha, bo ona z wody może w sumie słuchaj, chyba, tak? Ale tak, przeciągnąłeś dźwignię? No nie, jeszcze jest u góry jedna, jestem. Jest jedna, zlazłam już na dół. Aha. Jest jedna, otwiera jedną kratkę, jest druga dźwignia. A ten dzbanek to... I aha, też to otwiera kratkę na górze. Ale jeszcze jedna rzecz mnie intryguje, bo tam u góry są przyciski. Do jednej można wejść faktycznie z tej drabinki. No tam jest ale jakaś kolumna, ale... Tu jest kolumna. Pytanie, czy da się ją przeciągnąć? Da się. Mhm. Pytanie, dobra. Aha, pytanie... i chyba tak, żeby może z tego drzewa tu móc skoczyć, drzewa, a później nie? Do przycisku no. Chyba, tak? Tylko tak trzeba sobie mierzyć, ale słońce zaczęło, Boże, nic nie widzę. Wystarczy pytanie. Ja najpierw w bok teraz przesunę, a teraz do tyłu. A ja dwa razy tak przesunę. No nie wiem, zobaczymy. Powinno wystarczyć. Okej, muszę to oszacować. To nie było aż tak daleko. No ale... No właśnie. Nie, no dwa razy zrobię. No ja dwa razy zrobiłam. No zobaczymy, czy to wystarczy, czy nie. A skąd ten moto się tu wziął? Przepraszam, mogę się dowiedzieć? A ja jeszcze nie zrobiłam tego, wiesz czego? Tego nie jednego wiem. Przycisku. A tego zrobiłeś? Nie, co ty? Tego z drabinki, nie? Nie. Co, myślałam. Dobra, zobaczymy, ja tak czy to nie zadziała, robię. Czy nie. No tymi dźwiękami w ogóle są takie symbole doskonale mi znane. Nie wiem, czy ty grałaś w ogóle w Księcia Persji kiedyś? Grałam, ale to były w Duszę naprawdę Wojownika. Lata. Ale to nie tam wiem jak. Tam takie logo. Aha, nie wiesz. Nie wiem jak. O Boże! Ej! No musi... Hit, jak to zobaczysz. Wiesz co, wskoczyłam na... Co one z sufitu zlatują? O co tu chodzi? No pieski! Aha, ej, wskoczyłam, ja przycisk robię po drabinie. A ja wskoczyłam na to, co przesunęliśmy, nie? I jak na to wskoczyłam, to mi nagle sfrunęły z sufitu pieski. Także ale nie to wiem, jest o co możliwe. Chodzi. No, ja zaraz też zobaczę to. To jest niemożliwe. Zobaczysz. Ja nie kłamię. A nie mam te wyszedł mi teraz piesunek no, a mi na dole. A mi zleciał z sufitu po prostu. Jak po schodach chciałem wejść z powrotem, wiesz, to mi wyskoczył.
Ale wyskoczył, nie zleciał z sufitu. Nie, no za mną się nagle pojawił, więc... Ale to się nic nie zrobiło. A w ogóle ale się tak... jeszcze tu nie rozejrzałam tak naprawdę na dobrą sprawę. Ja też nie, ale te pieski tak żrą i w ogóle ona nie zabija ich. To ja jeszcze sobie tylko tutaj przejrzę się dookoła. Patrzą na nie cel... Z tymi lagami to tak ciężko... Ale wiesz co, tutaj są naboje też do broni. Ale my nielimitowane mamy teraz, o już, Jezu. Nie? Jak to? Nielimitowane. Już teraz jest wszystko dobrze, nie? Nie, nie musimy tutaj się nic spuszczać. Jak to nie? Ale od kiedy? No bo w rewolwerze mieliśmy kiedyś limitowane, a potem jakoś chyba mogliśmy już napieprzeć cały czas, tak? Nie, no ja cały czas mam limitowane. No to nie rozumiem, gadasz. O czym ty mówisz? Ja pierwszy raz słyszę. Dual pistol, ammo... Jak? Ja pierwszy raz słyszę. To chyba nie ten custom. Unlimited mają być, tak? Unlimited, no pistolety zwykłe, nielimitowana amunicja. Ale to zwykłe pistolety, o to ci chodzi, tak? Tak. No to on, ja to wiem, ale no do po co grać z zwykłymi pistoletami? No chyba mamy. A to już takie rzeczy się wykorzystuje. Ale ja mam tu jakieś maszynówki, mogę z tego na przykład? Na co mam to otrzymać, bo nie kumawszyk, czaczawszyk. No jak, a jak jeszcze dużo do końca? Ej, no... Zrobiłaś w końcu tą, tak. Te przyciski? Tak, tylko ten jeden przycisk jakby nic nie zrobił, chyba że dwa trzeba było, żeby jedna kratka się otworzyła, tak? Aha, no to ja... Nie wiem, no zrobiłam dwa przyciski, no i co? I byśmy szli na lewiznę, czy nie? Możemy tak zrobić, jak chcesz. No nie wiem, taka propozycja. O, zamknęło no, się za mną. Zawsze się chodzi. To ja nie wiem, czy to aha, dobrze. Bo te kratki, no, 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 jedna się podniosła po dwóch przyciskach, faktycznie. Dzbanki. Wszystko już rozumiem. No, tak no było. Dobra, ale dzbanków ona nie chce tych akurat rozwalić. Tutaj ten widzę, że jest tutaj jakieś wskakiwanie do góry po gzemsach. Ale o na lewo Boże, od... O Boże, tu jest jakaś zagadka. O, zamknęło się za mną. Jakieś dźwignie, tak? Mhm. Pytanie, co ona robi. A w tych dziurwach coś jest? Są znaczki jakieś. Zapisałam. Co to znaczy? Żeby ci się toczyć. Cóż, Minka? Takie rzeczy. Dobra, to będzie proste, tylko metodą prób i błędów, wiesz? Ale tam u góry jakaś kula jest, ona ma coś się toczyć, czy jak? Kula u góry. Ja tam widzę coś. No dobra, to robię też. Może to na zielono wiesz najpierw co? Zrobię. Zrobiłam na zielono po lewej i wiesz co się robi? O. Słyszę coś. O, ale to tak ma być? A jak by następne przesunęła? A to te klocki? A no one się wysuwają, mi się wysunęły. A jak to przesunę następne, to coś się stanie? Aha, faktycznie. A ta środkowa coś robi? Aha, one się chowają. Bez sensu. Ona nie jest na znaczku żadnym. Nie kumam. No właśnie środkowa też wyciąga, więc nie kumam za bardzo. Czemu? A wyciągnęłam. A tamto się schował. Rozumiem, okej. Okay. Czyli co? Ale nie za bardzo kumam, o co tu chodzi. Czyli musimy zrobić tak, żeby były trzy No ale to ja mam tak? Trzy, tylko wiesz co, zastanawiam się, bo one jakby... Bez sensu. Bez znaczenia, którą następną przeciągniesz, czy czerwoną, czy środkową... To... Aha, bo jeszcze u góry się też czwarta wysuwa. No jest tam jakaś faktycznie. A, no dobra, okay. Po przeciwnej stronie co jest? Tam to nie no tam znaczy jest nic? Tam trzeba się wspiąć jakby po tych gzymsowanych. Znaczy no, przy tych takie wiesz, zjeżdżane. Aha. Ale to no za to chwilkę. Ja mam chyba wszystkie cztery. No ja też mam tak wszystkie cztery. A i tu jest przycisk, dobra. No to chyba miała być faktycznie ta środkowa, bo ta czerwona chyba mi wysunęła tylko jakby dwie pozostałe. Ale przecież. Ja w ogóle tak pomieszałem, że wiesz, wszystko miałem inaczej. Mhm. Ale zrobiło się. No okay. Ale okej, okay, dało radę. No nie było trudne, chyba że miałem szczęście. I ty. A tu jest jeszcze... A tam są jakieś dwie kule, widzę je. Aha, ale no wiesz właśnie co? O to mi chodziło. Właśnie, bo tu są takie, zobacz, po bokach jakby to one się miały sturlać, tylko one pewnie do tych muszą spaść do tych, wiesz... Do tych dziur, do tych dziur. Pewnie. No, ale to się nie da tam do tych żaden spo... A to nie jest manki u góry? Nie. Dziwne. Chyba nie. No dobra, to co, idziemy stąd już, czy jak? No ale to ty już je zrzuciłeś, przepraszam? A nie, a tam po tych da się w ogóle chodzić, po tych skosach? Jakoś tam się da wleźć? A, bo my tu jesteśmy. Tu już tam u góry jesteś? O, wiesz co, no nie, ja najpierw sobie... A to nie... Przepraszam bardzo, czy to była czasówka? No ale jak? Co miałoby być czasówką? No bo zobacz. No bo zobacz. Bo tu jest coś zamknięte. To co nam zro... No tam otworzyło się u góry tym przyciskiem aha, jeszcze kolejna bramka. Dobra, kolejna bramka, ale tu można wskoczyć jakby. To możemy wejść no, ale... tu... no dobra, ale... i wskocz na bok, jest, można wejść na bok i dochodzimy do tych kulek. No dobra, ale tu masz zasłonięty kwadracik, tak? Dobrze tak, mam zasłonięty, to? Tak, ja myślałam, że to nam może otworzy, ale nie.
Zasłonięty. Na pewno? No ja mam zasłonięty. No właśnie, ja też. No, ale ja już jestem przy kulkach i można je zrzucić, właśnie to robię. Aha, no ale to też skakuje. Źle zrobiłam, bo nie w tą stronę, także hit, gratulacje. Czekaj, no to, aha, nie w tą. No, no, już no też ja tak chciałam... samo to zrobiłam. Dobra, to już dobrze, że powiedziałaś, bo... hit. Ale nie mogę wykręcić tutaj, ale blokują to na łapkach kule. Sobie przejdź. Na łapkach? Dobra, zrzucam jedną. A zobaczymy, jak to wygląda, pokazać. Leci. Jeszcze w ogóle o to chodzi. Leci kuleczka. Tak, ona leci, leci. I pewnie obsunie się ten kwadrat, nie? Nie wiem, nie wiem. Powinien. Zobaczmy następną kulkę. Leci. Fajna salka, taka... I zobaczmy, co się stanie. Taka na luzie. Tak, obsuwa się teraz to. Tam jest jakiś łańcuch w ogóle w środku. Faktycznie, aż pokazało nawet. No dobrze. Ja sobie to tło podgłośnić. Tło? No. Bo no jest dobra. Irlandzkie. Tak? No, nie słyszysz Irlandii? No czy słyszę, ale takie creepy, czy to Irlandia? No, słyszę te A takie... A czemu taki tu jest kolc? Mam wrażenie, że coś mi tu na pysk zaraz. Takie wroniaki słyszę. A co, już ten jesteś klocek tam? Się... No, jestem. Ten klocek się nie... Ja się boję tu być. A to się da z tego tak, czy nie? Aha. Jakieś dziwne coś są się stało, kolory, nie? Ale nie wiem co. Czemu tutaj są kolory? Zielony, czerwony, niebieski? Są, ale znaczenie? Ja nie wiem. Ale słyszałem coś. No... Jakby... A nie otworzyła się z powrotem wyjście? No bo bramka zamknięta była jako wyjście. Zamknęło się niby. Idę o Boże, jakie życie tracę cały otworzyło, że możemy wyjść stąd. Otworzyło wiesz? Się. Taki test. No to co, idziemy teraz tam na wprost. Strasznie mi rżni w tej sali, po tutaj prostu tak, to drzewo, ja nie wiem o co chodzi tu. W ogóle przy wodzie rżni, tam też nam rżniło przy wodzie kiedyś. No i następna sala, co to jest? O jakieś Boże. Takie zamkowe? O Boże, jakaś duża sala. To ja to zasejwuję sobie. Ale ładna ta woda, taka krzyż. Jak już zamknęło dobra. Się za nami? Nie. Ale to trzeba zejść i tak ja chyba trzeba wskoczyć, co? Schodzę na dół. A nie da się już tam nigdzie wyskoczyć? Jak czy sekret jakiś? Tu w wodzie też coś chyba widzę z kulami będzie, bo no, jest ewidentnie znacznik. Widzę kulę nawet, gdzie jest u góry. U góry. Tu są A te jakieś... chłopki coś się znaczą? Można je macnąć? A czy te, to nie. się da przesuwać? Też nie. Ale to już nie rżni na przykład na dole, dziwne. Mi się wydaje, że to drzewo to jakieś, wiesz. Ale no dobra, przy tej wodzie rżni, dobra, już nieważne. Okej. Okay. Wiesz co, tutaj tak chodzę, macam tu Ale te rycerzy. Habazie tutaj co są? Nic tu nie ma w tych habaziach? Po co takie to jest? Dziwne to wszystko. Panów rycerzy też nie mogę sobie pomacać. No nie mogę. No właśnie. A, czy ja tędy wejdę na górę? Można po kolumnie jakieś, tak? Na drugą stronę. No właśnie... Aha, tu. No. No i co? Aha, łańcuch jest, okej. Okay. Gdzie masz łańcuch? No, będzie takie wnęce. No i co? Się wydarzyło? Przepraszam. Takie rzeczy. Aha, bramka się na dole otworzyła koło panów. Okej. Okay. Jakaś bramka, mówisz? Aha, dobra, widzę to. Czy ja tu stracę HP? Nie. Ja w ogóle już straciłem tyle dzisiaj. Ja też dzisiaj już straciłam mnóstwo, bo skrótami mi się zachciało łazić. Co? Aha, dobra, bo jak ty pewnie już tak mówisz, to trzeba jakąś broń się tutaj zaopatrzyć. Dawaj no, shotguna. Wypadałoby. Ja Zuzi. O, flarka mi tutaj rozjaśnia mamy, wszystko. Mamy tą dźwignię. A tu coś jest? A tu u góry? Aha, po drugiej stronie teraz. No właśnie nie wiem tak jakaś, o Boże! Jakaś kładka u góry jest, nie? Co jest? Co jest? No, powiedz. Właśnie. A pewnie coś tu zleci na 100%. Dobra, to ja skakuję do tyłu. Bo tam jest taka kładka. Już wymyśliła. A nie! Jaka zawiedziona w ogóle. No, bo to trzeba ze zwykłych. Ja z Uzi porobiłem szybciutko, elegancko. Faktycznie jest ta kładka tam. No, ja nawet nie jakieś... zaobserwowałam, co się stało. No i... Naprzeciwko się otworzyło, wiesz? Aha. Teraz. Ale my tam wejdziemy tak po prostu? No chyba. On nic nie zostawił. No i kolejny idzie, Boże, za ciulas. Ale Uzi na nich to jest sztosik też. A dobra, biorę to Uzi, niech ci będzie. No, 5 sekund i koniec. Nie mam tych Uzi w ogóle. 450 mam jeszcze. Dobra.
Czy ten dzban się tutaj rozwala? Nie. Ej, to to a za ciekawe, zielone czy to... coś? No, pokaż to. Nie, myślę, że pochodnie. Ale kryształ. Można to połączyć ze stafem, tak. Mhm. I mamy citkę. I co, nie wiem, odpowiedziałeś mi, czy ten dzban się rozwala, czy nie? No, odpowiedziałem, nie rozwala. Widzisz, nie usłyszałam. Idę po drabinie, nie wiem po co. O, jest dźwignia naścienna, już ją widzę. Mhm. Tylko czy jest coś jeszcze, czy nie? A tutaj, myślałem, że tu ogień bucha. A jest bramka. A, to do tej kulki. No i pewnie się otworzy, jak ta dźwignia. No, ciągle na jednym zapisuję, mam dość. No nie, ja tu zmieniam. Ale bo ciągle ostatni to, te moje zmiany to raczej mało znaczące są. 3 kroki do przodu, inny slot safe, także pozdro. O Boże. Więc co z tego, że sejwuję na każdym innym slocie, jak i tak będę w tym samym punkcie, nie? Uh-huh. Także no, ale wiesz. To tylko tak desełko potrafi. Dobra, za mało tych slotów tu, brakuje mi kilku jeszcze tam, po co się tak urywa? To już będzie czasówka, Jezu, z tym kołowrotkiem. Ale to kulę trzeba zepchnąć, no, czy pewnie jak? Pewnie tak. No i co? Próbuję. Ona się toczy. No ale do czego miałaby być? Aha, no bo tam bo ona było się... na dole przecież to, tak? Ale ona się nie toczy. Boże, jak wolno ona tam... utknęła. A co robi to kółko właśnie? No to kółko masz na wprost pewnie bramkę, trzeba by się było tam dostać. Boże, to jeszcze zapisać nie można. No ale to tak ci powiem słabo, jak tak patrzę na te kolumny później, to ja nie widzę tego, jakbyśmy mieli zdążyć to zrobić. Trochę ale którędy ja mam niby to tak... No niby tamtym... O kurde, zabiłam się. Niby tymi kolumnami, które są tam... No na pewno. Dlatego to jest niewykonalne raczej. No, teraz to już w ogóle... Muszę wziąć niestety sobie apteczkę, bo ginę, jak skakuję na dół. Ale ta kula, czemu ona się zatrzymała? No ja schodzę na dół, zobaczę, czy da się ją popchnąć. Aha. Czy da się ją popchnąć, czy nie. O. Najgorsze, że w trakcie nie ma ona sensu zapisywać. Ona ją próbuje popchnąć, ale ona jakby jej chce, ale nie może. Uh-huh. A w może drugą woda stronę... Poczekaj. Opór jakiś stawia. A w drugą stronę... Teraz zobaczymy. To dziwne jest. No ale ona mi... Przecież ona mi tu nie doskoczy. Jak ja mam? Tam się nie da dostać. Do te... Chyba, że po tych oknach to jest niewykonalne. Ej, to głupie jest. Ona w ogóle jej w żadną stronę nie chce jej pchać. Ani w jedną, ani w drugą nie kumam tego. Tak? Ale ona pcha. Pcha? No popchnęła mi do przodu, no. No to, ale mi nie pcha. No to jak ja do tak niej podlazłeś? Ja stanąłem w ogóle od lewej strony, od boku. Od lewej nawet strony, od boku, dobra. I kawałek od niej też. I no faktycznie działa. Aha, teraz dopiero do kółka. Aha, teraz. No to nie kumam, o co chodzi. Pokaż to. A... No ale to też jest do dupy. Ej, tak, to trzeba by było przesunąć. Przecież to jest za daleko. Chyba, no, bo to jest za daleko, moim zdaniem. Jak to zrobisz? Było, no... Teraz tak. Zobaczę, czy to się da suwać. Da się. No ale tutaj to jest takie popękane, to jak mam to suwa? Aha, bo ona na tym będzie suwać. Okej, rozumiem już. Pytanie, jak no, daleko było to za daleko, faktycznie. Na środek, nie? Najlepiej. No właśnie, się tak zastanawiam. Żeby jeszcze sobie rozpęd wziąć, żeby ładnie wszystko wymierzyć. No. Ale tamtą drugą też trzeba by przesunąć. Dobra, czy tak? A nie, no za bardzo odjechała. Dwa razy, może dwa być razy? Dwa razy? Myślę, że tak. Idealnie na środku jest. Chyba, że to właśnie źle, że na środku właśnie, i... Właśnie, kuźwa, nie wiem. Aha. Jakim u ciebie wiercą, to u mnie. Nie, aha, widzisz. No, tylko że u mnie to tak już kończą, bo tu jakiś remont trwał. Bzit zrobią dwa razy dziennie i tyle. Aha. Ale to może raz mi starczy tą... Właśnie nie wiem. Aha, bo tu jest ta barierka. No raz starczy. Nie będę tego przesuwać drugi raz. Dobra, ja idę spróbować. No jakoś tego nie widzę w ogóle, wiesz? Ja słabo to widzę, bardzo słabo. Jeszcze rżni nad tą wodą. Ach. Bo tamta sala była łatwiejsza z tymi dźwigniami. No. Znaczy łatwiejsza mi do roboty było. Zapis. I teraz przed kółkiem kolejny zapis. A, już ci powiedzę. Aha, działasz. Nie ma opcji takiej, ja się nie godzę. No dobra, to co, próbujemy. Jeszcze tak zobaczę,
czy tutaj. No tak, ona bez problemu tam doskoczy. Tam. Myślę, że dobrze to zrobiłam, ale to się okaże, czy będę potrafiła. Co z tego, że dobrze, czy to w ogóle wykonam? No ja się łapkami chwyciłem, więc. A to nie, myślę, że nie. Dwa. Nie, koniec. Trzy. Na początku. Cztery. Ile razy? Pięć czy sześć? Sześć. Sześć. Dobra. No i spadłam, także pozdro. No mnie wkurwia teraz ten u góry. Chodzi mi tutaj. Ja bym wolał, żeby Rasa porządnie to zrobił, niżeli takie bzić co chwilę. Pięć. No to takie denerwujące jest, nie? Ale to ja muszę, jak się turla? Turla? Ona nie ma turlania? Nie. Ej, no to... Okej, okay, tak. Tak. Ona się nie turla, już byłem. A, tak. No kucej! O, dobra. Będzie. Ja sobie kucłem i chciałem, wiesz, się wturlać. A, wiem, o co chodzi. No, na co? Gówno coś jest. Aha, dobra, spadłam na dół, ale zapisałam. To już wiem, nie chodź na tą klapę. Tak? Tak. Mhm. Jak na to wchodzisz, to ona po prostu spada na dół. Także już wiem, do czego to służy. Ale gość jest irytujący. Jest. To w ogóle brzmi jak nie powiem co. Czy ja dobrze widzę? Tak, już wiemy, gdzie mamy dać tą włócznię. Znaczy, no, ten staw z tym trzeba włożyć. I to nam pewnie otworzy ostatnią bramkę, tak? Ten przycisk. No, oby. No, a ja wolę, żeby ktoś raz na porządnie przypieprzoną wiatarą, tak. Jeżeli tak pyrkał. No, dokładnie. To jest jeszcze bardziej wkurwiające. No. No, to słuchaj, sytuacja jest klarowna. Dobrze. Prawie. Ej, ale... Aha, i teraz musimy tą klapą wrócić. Dobra, kumam. A coś tu jeszcze chyba leżało, coś mi tak, się tak, no wzięłam wydawało. Do bełtów. Aha. Znaczy, nie do bełtów, tylko bełty. Do bełtów. Mhm. No. Ale sekrety to tak trochę, ja nie wiem, czy o co chodzi. Czy to mamy już, możemy olać na ten moment, czy jak to? Nie wiem. A i po drabince ja muszę z powrotem? Tak. To a co ty to... myślałeś? Windę dla pancia, nie? Tak, ja wiem. No to co, idziemy tam? Kiedyś, bardzo dawno temu, grałem w custom egipski, który był zajebisty. Znaczy, pod względem graficznym, tak mi rwał dupę, ale to było, nie wiem, lat temu, 6-7. No. I Lara miała taką animację chodzenia po drabince dwa razy szybszą niż normalna. Ja chyba to oglądałam tak u ciebie, albo mi się wydaje. Ale ja nie nagrywałem tego. A to nie. Oho. Ale tak mnie to urzekło. Mówię, Boże, w końcu ktoś pomyślał, żeby na drabinkach właśnie no. Dawać takie animacje. To jest fajne. I nie ma tego customu. O Boże! Czego mi nie powiedziałaś? A co będę? To jak ja to muszę do tyłu tak te gest? Boże, jeszcze ta nuta z trójki, taka specjalnie. No, kolumna mnie zatrzymała, serio? Jakie masz patent na to, żeby mi pomóc? Zatrzymałam je, ale zatrzymałam się przy niej i zleciało. Dobra, jest jeszcze raz, wejdę na te schody, ja się nie będę denerwować. Ale u mnie piździ. A u mnie tak wczoraj. I wypadało mam trochę. Kluczek. Mamy wszystkie klucze. W ogóle jest chłodno już. No jest. Ale ostatnie 3-4 dni to ja myślałem, że umrę z gorąca znowu. Było tak. Po 30 stopni po prostu. Nie, dramat. Masakra. Tylko teraz tak, wiesz co? Problem jest, bo ja nie pamiętam, gdzie było pomieszczenie, słuchaj, z tymi kluczami. Co mamy no to, sobie... Aha, były takie drzwi. No były. Jedynkowe. Mhm. No to do tych dźwigni trzeba wrócić, zobaczyć, co tam w ogóle się w którymś dzieje. To było pomieszczeniu, nie chcę ci nic mówić. Aha, o to wystarczy za kratki popatrzeć, zobaczyć, jaka kombinacja i tyle. No tak, ale pamiętasz, do których to się szło? Nie, no ale co, blisko one są wszystko siebie chyba, nie? Sądzę, że nie powinno być problemu. Co ja robię? Robię ale tu... to musimy wszystkie wtedy zobaczyć, bo ja... Musieli... Wszystkie. No właśnie, to jest, no, ale to to widać jest problem. Ale to było widać chyba te drzwi już za kratą. Co ty gadasz? Że tam są... One były tak na widoku jakoś chyba. My sekrety ostatnio zbieraliśmy wszystkie. Takie hopsałki były i trzeba było tak... ranem to zrobić ładnie. Tam były sekrety, to może już nie trzeba żadnych sekretów. Nie, te drzwi są normalnie tutaj dostępne w tej głównej sali. No właśnie sali. Mówiłem, że gdzieś na widoku. Tak to nie musimy nic kombinować, tylko klucze. A gdzie te klucze? Aha, są, tutaj. Są. Dobra, zapiszę to, bo zaraz się okaże, że... Przynajmniej wybiera tak jak trzeba, hit.
No, ładnie. Podoba mi się. Szybkie otwierane. To mi się wydaje, że powinien być koniec levelu. No, już, raczej, to już długo. To takie jest bardzo te klucze zobowiązujące. No to byśmy mieli wszystkie sekrety w takim razie. No. Niby, patrząc ja na liczbę. Za dawno to było. I ja po prostu tego nie pamiętam. Albo mi coś wypadło, bo desełko i tego. No. Ale początku tak ładnie żarło i potem zdechło. Dożyłam ostatnio. O Boże, jaka nutka piękna. Underworld. Odpalaj flara. Jest piękna ta. Coś tu jest? A da się to rozwalić? Nie. Nie. Dalej soundtrack z Anderka leci. W ogóle uwielbiam z Anderka. Ja w ogóle tej legendy Anderka bardzo ładne mają soundtracki. To to jest to u góry? Myślałem, że kula jakaś. A tutaj jest do kuszy wziąłeś? To jest przycisk. A wziąłeś to są przyciski chyba. W tym? Nie, nie w tym. To gdzie? No tu gdzie szliśmy tym wąskim korytarzykiem. No to już mi się nie chce. No to nie. Ale gdzieś mam wejść na pewnie ten. No około trupa, widziałem. Wszystkie przyciski dajesz, obojętnie w jakiej kolejności, ja sobie to zapiszę. Dobrze, że mi powiedziałaś, bo to są eksplozywne, no to już... Bym ominął eksplozywne? Aha, promienie takie trochę czwórkowe, nie? Jeszcze nie wiem. Jak, no takie promienie jak w czwórce pod koniec, jak do bossa teraz się widzę, To mamy zrobić? Chłopkę wirusa, nie teges, tak? Nie, nasze zadanie wejść, to jest. Jak? No i co? Co, tapniecie gdzieś? A jeszcze jeden przycisk, Boże. No cztery. No, mam cutscenkę. O, scynka. Mega soundtrack. Mam na to wejść pewnie. A zejście tu jest, no to dajemy. Skakujemy. Aha, koniec. No, koniec. Fajnie. O Boże. No mamy 28 minut, to myślę, że jeszcze jest jakieś 5. Siedem. Możemy sobie jeszcze pozwolić zdradzić, jak to tam następny level wygląda. W ogóle ona z flarą mi tutaj stoi, bo ja odpaliłem w trakcie. Aha, i kactenka znowu jest. No. Dobra, zapisać trzeba na góry gdzieś. To się nazywa The Ruins. No i dobrze. I dźwignia od razu jest. No ja mam kactenkę. Aha, trzeba tą dźwignię, bo inaczej. Aha, widzę. A co to są takie? Czy ja mogę tu wskoczyć? Mogę, ona to weźmie. Dzbanek jakiś. Te dzbanuszki próbowałeś rozwalić? Nie? No rozwala się właśnie. Rozwala? No i co, jest tam coś? Nie. Powalić to. No tam mi ryczy, ale jest ładna. Jakiś taki pusty korytarz, nie podoba mi się. Że te pająki chyba zatruwają, nie? Coś takiego było. Wiem, że zombie zatruwało, ale... A ja nie mam muzyczki już. No, ale skąd to była muzyczka? Jakaś była, ale skąd? O! To to za takie... Interesting. Przetłumaczysz? Interesting. Aha, ja słucham, co ona mówi. Że jakby najgorsze, najpotężniejsze zło, tak? Ujawni nam drogę, czy coś takiego. Czy tam przejście, czy coś. Już nie pamiętam, co ona gadała, to było 5 sekund temu. Ale to pisało. Wiem, musiałbym to wczytać jeszcze raz. Znam takie drzwi, już widziałem w customie. Bardzo ładna animacja będzie. Wiesz co, ja chyba poszłam na prawo. Nie wiem, na czy prawo, dobrze, tak? No, chyba polazłam na prawo. No to jak złamałaś taką regułę świętą, to już chodźmy. A Boże, znam tą nutę, nie lubię jej bardzo. To jest dwójki z Floating Island. Zobaczyć. Bardzo. O Jezu, Boże. Ale w którą stronę tu? Na prawo i na prawo, a co tu jest? Na prawo cały czas? No nie wiem, patrzę na razie, co tutaj jest, ale tu się nigdzie nie dostaniemy na razie, także... Tylko, o, idź tu, bo apteczka jest, wiesz? Ale ona mi się ześlizgnęła i umarła. Aha. Czekaj, to jeszcze raz zobaczę, co ona to w ogóle mówi. Nie, my tego nie przeskoczymy raczej. No nie, no jak ja nie przeskoczę tego. A w drugą stronę? W liwo? Ofiara jakby, czy poświęcenie z prawdziwego zła, najczystszego. Nam tutaj ścieżkę zrobi, czy tam przejście, czy coś. Jest dźwignia i tylko jest pytanie, czy to jest jakaś czasówka, czy nie.
A ja nie zapisałem w ogóle, nie? Hit. No ale tutaj... No i nad jakąś lawą się zrobiło. O, że tak legendowo jest bardzo. Bardzo, takie ognie, no, i tak. Wszystko. Ale zobacz, bo ja tak w sumie zrezygnowałam, może ona da radę przeskoczyć przez to ognie. Bo ja tak w sumie odpuściłam, a idę tam jeszcze raz. No w legendzie były opcje takie, żeby że ten klocek, nie? Mhm. Ja spróbuję. No a tam jest. No to musimy tu iść. Ej, da się to przeskoczyć, tylko najpierw idź tą dźwignię, bo ona nam... No super, zginęłam. Bo ona nam wyciąga taki właśnie, wiesz, drążek. Drążek, tak. Aha, no to muszę na drugą stronę. No, to zróbmy to i będziemy kończyć, nie? Aha, no to tak można, pewnie. To, żebym chciała przez tą siekierkę jakoś tak Nic mnie tu nie zeżre w ogóle, mam nadzieję. No ja nie mogę przez tą siekierkę przejść, jak ja mam przejść przez tą siekierkę? Nie, nie drążek, kumam. Faktycznie. A tu na górę się nie dało wskoczyć nigdzie? No takie. Powiesz mi, jak przez tą siekierkę przejść. A jeszcze nie mam siekierki. O, dobra. Jakaś taka bardzo, bardzo delikutaśna. Ej, ale tu jest... Ale tu jest zamknięte? Aha. No to ja tam nie idę w takim razie. Mi się nie chce. Jakie bez... Ej, to jest czasówka, ta dźwignia. Jednak. Mhm, no to świetnie. To byśmy ją zrobili jeszcze, czy nie mam czasu? Tak, zróbmy to. Ja sobie to zląduję. Flary jeszcze jednak. Przy wyjściu. Ale ta siekierka to mnie zabija tutaj, bez sensu. A ja tu sprintuję jak najbardziej się da, bo... O, no tak, wiem. Jeszcze nie ten safe. Ja wiedziałam, że to nie ma sensu, to takie moje. Tyle te razy tam zapisałaś. Nie wiem, sto. To wezmę sobie najpierw jeszcze te flary, zanim pociągnę tą dźwignię. Boże, nie umiem sobie wyskoczyć przez tą lawę drugą, po prostu dramat jakiś. No, flary weź, oczywiście. Ja tu na górę chciałem skoczyć koło tej dźwigni, ale tutaj się nie da nic. Dobra, ciągam to. No ja też po raz 10 biegnę już tędy. Wezmę to, zapiszę może w trakcie. Dobry pomysł? No. Ale ale te ognie to mnie podpalają, to jak mam to przejść? Nie, nie podpalają. Dobra, teraz. Aha, tu muszę mieć jakiegoś farta z tym gównem. O, nie zabiło mnie, ale z życiem no, zjadło. Zeżarło mi? No ale wybij się. Ona mi się drążka nie zrobiła. No to jak czekam. Ona tak robi? Bo dalej nie idę, bo sobie to zrobimy w następnym na pewno odcineczku. Ale jest tutaj dużo law i dużo wszystkiego, także... Dużo law. No, no ale puść się, pipko. Nie była taka żałówka nawet. Nie było tragedii. No jestem tutaj, czekam no dobrze. Też. No to dziękujemy, pa!